Projekt dofinansowany z budżetu województwa podkarpackiego. Podkarpackie. Przestrzeń otwarta. Gmina Sanok to mozaika krajobrazów, łagodnych gór, zieleni lasów, nurtu Sanu oraz pejzaży Beskidu Niskiego i Gór Słonnych. Sąsiedztwo miasta oraz bogate walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe sprawiają, że teren gminy jest niezwykle atrakcyjny. Rolniczy charakter gminy oraz dziedzictwo związane z tradycją i kulturą wykorzystywane jest w kontekście lokalnych produktów, w tym kuchni regionalnej. W 27 miejscowościach gminy wiejskiej Sanok aktywnie działają koła gospodyń wiejskich, które prężnie współtworzą życie kulturalne gminy. Każdy region słynie ze swoich smaków i potraw. Gmina Sanok też ma swoje niespotykane, niecodzienne smaki. Zapraszam wszystkich do obejrzenia potraw, które przygotowały nasze panie z kół gospodyń wiejskich, polecając je na własne stoły. Zapraszamy do naszej regionalnej kuchni. Proziaki są rodzajem placków pieczonych na blasze. Kiedyś pieczono je na płycie kuchennej. Często zastępowały chleb, bułki, a gdy dodano do nich dużo cukru lub powidła, również ciasto. Proziaki. Do tych proziaków to jest potrzebna mąka, mąka ze sodą, cukier. Cukier, jajko. Wbijamy jajko. Teraz dodajemy mleko kwaśne. I śmietana. I zagniatamy ciasto. Proziaczki były robione wtedy, jak brakło chleba, to gospodyni rano wstawała i takie placuszki, takie proziaczki robiła, układała na blasze kuchennej. Oczywiście to był piec kaflowy i piekła, bo to było najszybsze śniadanie. I później podawała to z masełkiem i z mleczkiem. To było takie szybkie, zdrowe śniadanie. Dodajemy mąkę. Ugniatamy ciasto i na stolnicę robimy proziaczki. Ciasto ma być elastyczne. Dobieram mąkę, bo ciasto jeszcze jest za rzadkie. Ciasto musi być takie elastyczne, ma odstawać od ręki. No i zagniatamy. Musi być wyrobione, wymieszane dobrze. Robimy wałek. Jeszcze raz chwileczkę ugniatamy. No i porcujemy na kawałki i już proziaczki można formować. Jeszcze troszeczkę mąki. No i urywamy i będziemy formować proziaczki. Kształt tych proziaczków może być różny. Mogą być kwadratowe, mogą być w kształcie trójkąta, ale najwygodniejsze to są okrągłe. Bo zazwyczaj to, jak już mówiłam, gospodyni jak rano wstawała, to robiła szybciutko te proziaczki i najłatwiejszy sposób to było po prostu rozwałkować, okrągłe ułożyć na blasze kuchennej. No i lekko palić w piecu, żeby to nie poprzepalać. I pilnujemy i pieczemy tak na złoty kolor. To gdzieś tak zajmie czasu około 10 minut. Przewracamy z jednej strony na drugą, żeby nie były przypalone. I mamy już właśnie upieczone proziaczki. Tak wyglądają po upieczeniu. I tutaj układałam na kuchni.
jak najdalej od paleniska, żeby ich nie przypalić. Odwracam to gdzieś czas wypieku, około 10 minut i proziaczki już są upieczone, gotowe do jedzenia. Takie proziaczki były jedzone z masłem albo z powidłem. Trzeba było rozkroić proziaczka na pół i posmarować. Na powidło można było jeszcze serka dodać, to już według uznania, jak kto lubi. Pierogi razowe były potrawą pyszną, zdrową i bardzo czasochłonną jak na tamte czasy. Często podawano je w niedzielę, ponieważ w tygodniu brakowało czasu na długie gotowanie. Dzień dobry, witamy w naszym pięknym sanockim regionie. Wspólnie przygotujemy dziś pierogi razowe z Lalina, które zostały wpisane jako produkt regionalny na listę ministerialną. I chcielibyśmy pokazać, jak się je po kolei robi. Potrzebna będzie mąka razowa pszenna w ilości odpowiedniej dla danej rodziny, no wiadomo. Mąka i tradycyjnie zwykła woda. Mieszamy z tego ciasto. Nie solimy, gdyż powoduje to rozrzedzanie się tego ciasta przy sklejaniu później z farszem. Wyrabiamy ciasto. Nie za bardzo twarde i zostawiamy na chwilkę, ponieważ musimy zająć się farszem. Do przygotowania farszu do pierogów razowych potrzebna jest gotowana kapusta kiszona, utopione skwarki ze słoninki i z cebulką oczywiście, grzyby suszone i też ugotowane, pokrojone. Razem to wszystko się trzeba wymieszać, posolić, odpowiednio przyprawić pieprzem, solą oczywiście też dalej, ale co trzeba zaznaczyć, że kapusta kiszona, która była robiona w własnym gospodarstwie, była dużo lepsza niż teraz są na przykład kapusty, bo była naturalnymi ziołami doprawiana, takimi jak kminek, który rośnie gdzieś tam w polu sobie dziko, miał intensywny zapach i na pewno nieporównywalny smak do dzisiejszego. Mamy już gotowy farsz. Teraz wyrabiamy resztę, lepiej to ciasto. Rozwałkowujemy. Robimy z niego okrągłe placuszki, które będziemy nadziewać tym farszem. Oczywiście wielkość takiego placuszka zależała od tego, jak gospodyni je ukroiła, ale pierogi były naprawdę duże. Jak spadał na podłogę, to kurasz z kurczętami nie żyła na pewno. Nadziewamy ten placek. Ciasto oczywiście musi być nie tak cienkie jak na normalne pierogi, bo jego konsystencja polega na tym, że tu jest tylko woda i ta mąka, żeby nam się po prostu nie rozlazły do wody. Wklejamy i robimy ozdobny ślaczek, który też jest jakimś tam zachętą do jedzenia tych pierożków. Kończę ostatniego pieroga i będziemy je gotować w dużej ilości osolonej wody, gdyż ciasto było niesolone. A teraz nabierze tej słoności z wody. Tak przygotowane pierożki ugotuję i zaprezentujemy je ugotowane. Mamy już gotowe, wyciągnięte pierożki ugotowane. Teraz polewamy je tłuszczem, okraszamy słoninką utopioną razem ze skwareczkami. I im więcej, tym lepiej, bo wiadomo, że smak podnosi ta słoninka i są już gotowe do spożycia. Jokle nazywane są kluskami kudłatymi. Jest to dość proste danie, choć czasochłonne. Gospodynie przygotowywały jokle
najczęściej zimową porą, z produktów, które o tej porze roku były dostępne. Jokle, nasza regionalna potrawa, która pochodzi z gminy Sanok. Jokle robione są z ziemniaków tartych na tarce. Farsz do tego idzie ze słodkiej kapusty. Omasta do tego jest masełko i cebula. Z tego są robione, robię placki na dłoni. Do tego wkładam łyżkę farszu, zawijam, zlepiam, rzucam na gorącą wodę i gotuję około 20 minut od wypłynięcia na powierzchnię wody. Kilogram ziemniaków startych. Do tego dodaję łyżkę mąki pszennej. Łyżkę mąki ziemniaczanej. I wbijam jajko. Jeszcze dołożę mąki, bo z tego ma powstać taka jednolita masa. I formuję z tej masy placek, układam na dłoni i do środka zawijam farsz. Formuję najpierw kulę na dłoni. Rozpłaszczam i do tego dodaję farsz ze słodkiej kapusty okraszonej masłem z cebulką i zawijam. O, i to są właśnie jokle. Gotowe jokle wrzucam na gotującą się wodę, gotuję około 20 minut i ugotowane wyciągam i polewam roztopionym masełkiem z cebulką. I gotowe do jedzenia. Potrawa nieco przypomina dzisiejsze naleśniki. Fuczki nalewajki były uznawane za potrawę biedną, a farsz nie zawsze był omaszczony. Smażone w tłuszczu zastępowały coś w rodzaju placków ziemniaczanych. Fuczki. Fuczki robi się z ciasta naleśnikowego, przyrządzonego na gęsto, żeby miało gęstość śmietany. Do tego dodaję farsz, kapusta, grzyby. Dalej mieszam to też, żeby było bardzo gęste. Dodaję jeszcze mąki i łyżką kładę na patelnię, na rozgrzany tłuszcz i smażę takie małe racuszki od łyżki. Odwracam to na dwie strony. Smażę to tak gdzieś około 3-5 minut, żeby się nie przypaliły. I można to podawać i ze śmietaną lub z mlekiem, jak kto lubi. W tej potrawie nie występuje mięso, które niegdyś jadło się bardzo rzadko. Seler ma specyficzny zapach, ale w połączeniu z przyprawami jest niewyczuwalny. Warto też wiedzieć, że seler jest warzywem moczopędnym, który ma właściwości lecznicze. Teraz pasztet z selera. Pasztet z selera był robiony dlatego, że nasze gospodynie uprawiały bardzo dużo warzyw i wykorzystywały wszystkie warzywa. Nic nie było tam jakoś po prostu gdzieś tam wyrzucane, tylko było wszystko wykorzystane. Pasztet z selera robiony jest, seler trzeba zetrzeć, zagotować go, do tego dodać jajka, dodać masło, dodać grzyby ugotowane, zmielone, dodać jeszcze na końcu bułkę tartą, żeby to się związało i do form keksówek ponasypywać, powykładać łyżką i piec godzinę czasu w piekarniku nagrzanym do 220 stopni.